Dzień dobry Państwu. Do obejrzenia kolejnego wydania Wiadomości Sądeckich zapraszają Państwa jak co tydzień Beata Karkowska i Sławomir Wronek. Na początek tradycyjnie skrót najważniejszych informacji. Telefon dla każdego. Kawiarnia w galerii. Wciąż giną samochody. Na dachu ratusza. Nowy Sącz z okazji trwającej Watry Łemkowskiej odwiedził ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Polsce, Gennadij Udowienko. Zostawiamy się z wami, obgovorite z wami pytanie sprawy współpracy między waszym województwem i Ukrainą. W piątek w godzinach popołudniowych w Urzędzie Wojewódzkim na zaproszenie wojewody gościł ambasador Ukrainy Gennadij Udowienko, przebywający w naszym mieście z okazji Łemkowskiej Watry. Głównym tematem konferencji prasowej były kwestie mniejszości narodowych, kontakty gospodarcze i graniczne oraz nieukładające się najlepiej stosunki Ukrainy z Rosją. Dziś najważniejszą sprawą w stosunkach Polski z niedawno powstałym państwem Ukrainą jest kwestia mniejszości narodowych. W 1989 roku, jeszcze przed utworzeniem państwa, spis ludności Ukrainy wykazał 219 tysięcy mieszkańców narodowości polskiej. Aktualne oceny sugerują, że liczba ta jest bardzo zaniżona. Na pytanie dotyczące odzyskiwania przez Polaków majątków ziemskich na Ukrainie, gość odpowiedział, że trudna sytuacja gospodarcza jego kraju na razie wyklucza podpisanie stosownych umów. Ukraina aktualnie koncentruje wszystkie wysiłki i środki na zbudowanie i obsługę pasa granicznego z Rosją. Stąd też granica z Polską przesuwa się na plan dalszy, co wcale zdaniem ambasadora nie przeszkadza ogromnemu zainteresowaniu ze strony Ukrainy bliskimi kontaktami gospodarczymi. Powinniście podtrzymać pozycję Ukrainy w tym pytaniu. Całkowicie podtrzymuje. On przyjechał wcześniej do Ukrainy w Polsce. On był pierwszym przedstawicielem rządu Ukrainy w Polsce. Bo ja poszedł w Ukrainę, więc był przedstawicielem, do dziś nie było dyplomatycznych. Jest ambasadorem, a starak był. Niebawem w naszym mieście będzie uruchomiona nowa centrala telefoniczna. Oczekujący otrzymają upragniony numer i poprawi się jakość techniczna rozmów. Tak oficjalnie od nas stworzą też wniosek, bo ja mam złożyła na 1 maja. To jest wydanie państwowe skandalowe. Użytkowników telefonów z naszego miasta niepokoi ostatnio sygnał charakterystyczny dla połączeń międzymiastowych, pojawiający się przed uzyskaniem połączenia z numerem miejskim. Jak poinformował nas Leszek Domirski, zastępca dyrektora do spraw eksploatacji z Zakładu Telekomunikacji Nowy Sącz, jest to sygnał marsz rutowania. Nie wiążą się z nim żadne dodatkowe opłaty, ani nie jest to uszkodzenie. Powodem jego pojawienia się jest wymiana części centrali i będzie on słyszalny do momentu likwidacji starej centrali. W związku z prowadzeniem VAT-u zmienia się cennik. I tak, zainstalowanie telefonu 2 500 000 zł plus 175 000 VAT. Abonament miesięczny standardowy 90 000 zł. W tą cenę wliczonych jest 20 jednostek podstawowych. Po ich przekroczeniu każde 3 minuty kosztują 900 zł. Zmieniają się również zasady płatności. Rachunek za miesiąc lipiec, wystawiony z datą sierpniową, można zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca, czyli do 15 września. Oczywiście, by zyskać możliwość płacenia tego rachunku, trzeba wpierw telefon otrzymać. Halo? Halo? 216 35? Nie mam tego numeru. Halo, kudy? Nowa centrala telefoniczna, centrala cyfrowa, nowoczesna, powinna być oddana na przełomie roku 93-94. Moralnie rzecz biorąc, pod uwagę sprawę wykonawstwa nowych instalacji, no myślę, że w pierwszym półroczu 94 wszyscy potencjalni kandydaci powinni te telefony otrzymać. Oczywiście duży procent powinien być zrealizowany już w roku bieżącym. Momencik, proszę. Centrum miasta w ostatnich dniach zyskało nową kawiarnię. Mieści się ona w galerii BWA przy ulicy Jagiellońskiej, a jej uroczyste otwarcie odbyło się 22 lipca w ubiegły czwartek. Na uroczyste otwarcie kawiarni pod Jagiełłą przybyło wielu znamienitych gości, których u drzwi witali rektor Wyższej Szkoły Biznesu Krzysztof Pawłowski i dyrektor Rudolf Borusiewicz, występujący tego popołudnia w rolach młodszego i starszego barmana.
Wśród gości nie znaleźli się niestety zaproszeni wojewoda nowosądecki Józef Jungiewicz i prezydent miasta Jerzy Gwiszcz, na których czekały dwie honorowe karty stałych bywalców. Dotychczas galeria pod Jagiełłą odwiedzana była jedynie przy okazji wernisaży i przez pojedynczych sympatyków sztuki. Nowa inicjatywa, czyli powstanie kawiarni, ma na celu przyciągnięcie ludzi do tego miejsca. Czy tak się stanie, czas pokaże. Po oficjalnej części, przemowach gospodarza galerii Krzysztofa Kulisia i obydwu barmanów, odbyła się licytacja kart stałego bywalca. Pierwsza została sprzedana za 1 milion złotych, drugą wylicytował pan Andrzej Czerwiński na kwotę 2 milionów złotych. Wakacje to czas wyjazdów. Drogi i parkingi wypełnione są pojazdami. Turyści wypoczywając pozwalają sobie na beztroskę, na czym korzystają złodzieje samochodów. Dziedziniec rejonowej komendy policji pełen jest samochodów zatrzymanych w związku z podejrzeniem, że pochodzą one z kradzieży. Dodatkowo około 15 parkuje w komendzie wojewódzkiej. Niestety jest to zaledwie nikły procent samochodów, które giną w ostatnich tygodniach coraz częściej. Od początku roku w całym województwie skradziono 102 samochody. Najwięcej, bo aż 38 w Zakopanem i okolicach. Najczęściej giną małe Fiaty. W rejestrze jest ich 31. Największą popularnością wśród aut zachodnich cieszy się w złodziejskim rankingu Volkswagen. Skradziono ich 14. Najdroższym z ukradzionych aut jest Mercedes, wyceniony na 755 milionów złotych, najtańszym zaś Dacia, którą sam właściciel wycenił na 5 milionów. Chcąc się zabezpieczyć przed kupnem kradzionego samochodu, policja radzi sprawdzić numer silnika i podwozia z numerami na plakietce umocowanej na trwałe na podwoziu i bloku silnika. Dokładne sprawdzenie tożsamości sprzedającego i umówienie finalizacji umowy na dzień następny, co pozwoli na sprawdzenie, czy pojazd nie figuruje w policyjnych kartotekach. Nieostrożność może nas drogo kosztować. Pora już na przegląd prasy przygotowany w tym tygodniu przez Jerzego Leśniaka, redaktora Gazety Krakowskiej. Dzień dobry Państwu. Wszystkie lokalne dzienniki donoszą o rozpoczynającym się w sobotę drugim międzynarodowym festiwalu dziecięcych zespołów regionalnych Święcie Dzieci Gór. Na estradach Nowego Sącza, Piwnicznej, Rabki i Poronina wystąpi 12 zespołów, w tym 6 zagranicznych. Gazeta Krakowska, piórem redaktora Stanisława Śmierciaka, pisze o czekającej nas rewolucji telefonicznej w Nowym Sączu. Nowa hiszpańska centrala Alcatel pozwoli jeszcze w bieżącym roku na zainstalowanie dodatkowo 4000 telefonów, co praktycznie rozwiąże problem telekomunikacyjny w naszym mieście. Wprowadzone zostaną także 6-cyfrowe numery, obecne otrzymają na początku 4. 3 miliony kilometrów w ciągu ćwierć wieku przejechał za kierownicą autobusu PKS pan Piotr Wolak. Jego sylwetkę poznajemy z wywiadu dla Gazety Krakowskiej. Z kolei redaktor Kazimierz Bryndza opisuje sportowy sukces, jaki odniosły piłkarki sądeckiego klubu Beskid Issa.
podczas wielkiego festiwalu sportowego w włoskim kurorcie Teramo. Sądeczanki w gronie kilkuset drużyn zajęły drugie miejsce, ulegając jedynie Rumunkom, a urodziwa Jola Soczka została wicemistrz turnieju. Krakowski Czas pyta, gdzie jest szabla generała Józefa Gizy, znajdująca się onegdaj w szkole podstawowej nr 9 imienia Tadeusza Kościuszki. Szabla nie przeszkadzała władzom komunistycznym, ale obecnie zniknęła. Stąd apel do czytelników o pomoc w poszukiwaniu szabli. W Gazecie Wyborczej donosy wyborcze. Jarosław Sidorowicz opisuje przepychankę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdzie trzech mężczyzn zbierało podpisy na kandydatów w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Prawo wyborcze łamie również KPN okręg podhalańskim na Sączu, posługując się kopertami z nadrukiem Biuro Poselskie, choć wszystkim wiadomo, że na razie ani posłów, ani parlamentu nie mamy. W Dzienniku Polskim smaczny felieton Piotra Gryźlaka. Donos, nawoz, donos. Również o rozprowadzaniu przedwyborczym. Oto fragment. Z kręgów Unii Demokratycznej wypłynęła plotka, jakoby w Olszanie, gmina Podegrodzie, w punkcie skupu uzależniano wypłatę należności gospodarzom za dostarczone pożyczki od złożenia autografu na liście kandydata do Senatu doktora Krzysztofa Pawłowskiego z PHD. Donos okazał się nieprawdziwy. W tygodniku Głos Sądecki poleca materiały Sławomira Sikory o współpracy przygranicznej Polaków i Słowaków. Reportaż Jerzego Widła z Gałkowic, gdzie pod okiem specjalnego rabina produkowana jest wódka koszerna. Opisanie eskapady grupy sądeczan do niemieckiego Schwerte w roli dziennikarza wystąpił z powodzeniem licealista Michał Peciak oraz raport o piłkarskich aferach opracowany połączonymi siłami przez redaktora Daniela Weimera. Tutaj dodam solenizanta, wszystkiego najlepszego z okazji imienin, oraz działacza nowosadzkiego OZPN, pana Adama Sieje. Dziękuję Państwu, to wszystko w tym tygodniu. Teraz wszyscy łapiemy się, no, czy ja mam guzik tu, za guziki. Ten zagwist nie jest przypadkowy, dla kominiarzy ma szczególne znaczenie. Na czym to polega? No, panie redaktorze, to polega na tym, że to jest nasz znak porozumiewawczy, czyli kominiarze w całej Europie, jeżeli będą przechodzić ulicą, zagwizda, nie ma siły na to. Każdy z kominiarzy, czy zna język, czy go nie zna, odezwie się, odwróci się, przywita się. Zawód kominiarski, zawód z ogromnymi tradycjami, ale ostatnio jakby spada zapotrzebowanie na wasze usługi. Czym ostatnio zajmuje się kominiarz? No, troszeczkę nasz zawód się teraz zmienia, bo część przewodów dymowych już idzie do likwidacji. Wchodzą przewody spalinowe, wentylacyjne. No, nasz zawód nie zaniknie nigdy, bo musimy sprawdzać te przewody, musimy kontrolować i za to bezpieczeństwo odpowiadamy. Jak to jest z tym szczęściem, z tym chwytaniem się za guzik na widok kominiarza? Czy ludzie ciągle jeszcze hołdują tej tradycji? O tak, bardzo. Nie ma takich pani czy takiego pana, który przechodząc, żeby się nie chwycił za guzik, czy idzie jakąś sprawę załatwić. No i gro osób później, wychodząc po załatwieniu, dziękuję, że jednak to szczęście było. No właśnie, pracuje pan tak długo. Czy panu ten strój przyniósł szczęście? No to musiałaby rodzina, żona odpowiedzieć, bo no, trudno mi to powiedzieć, czy tak na pewno. No raczej chyba tak. No. Pracuję w tym zawodzie. Rozumiem. Dlaczego właśnie kominiarstwo? Ja wiem, no to jest chyba jakby powołanie, tak można to nazwać, bo zawód zawodem, ale to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Jeżeli ktoś nie wie, nie zna się na tym, no to mówi, a bo kominiarz jest brudny. Nieprawda. Kominiarz nigdy nie jest brudny, bo brudny jest ten, co się nie myje. A my niestety dzień w dzień, czy się nam podoba, czy nie, my się musimy. No. Ponoć pana ulubionym powiedzonkiem jest, że każda pani o tym marzy, by mieć wielu kominiarzy. Jak to jest? No, panie redaktorze, jakby nie żona to oglądać, a usłyszy, to ja nie wiem. No takie powiedzenie się utarło. Jest bardzo dużo takich powiedzeń tych. No, a najbardziej popularne to nie wiem, może pani się nie obrażą. W małej galerii Sądeckiego Biura Wystaw Artystycznych, tak zwanej Kosalówce, od kilku dni można obejrzeć nową wystawę artysty krakowskiego. Thank you.
Autor prezentowanych prac, pan Wojciech Herman, pochodzi ze Skarżyska Kamiennej. Dyplom zdobył na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Buczka. Wystawa ta, jak mówi autor, traktuje przede wszystkim o dwoistości natury człowieka, a także jest próbą zajrzenia do wnętrza w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Wystawę można oglądać do końca sierpnia w godzinach od 10 do 15, poza wtorkiem i czwartkiem, kiedy to galeria czynna jest w godzinach od 17 do 20. Kosolówka zaprasza nie tylko na wystawę. 27 lipca odbędzie się tutaj koncert zespołu rockowego Therapsody. Natomiast na wrzesień i październik zapowiadany jest Festiwal Małych Form, który zapowiada się niezwykle interesująco. Jego program zawiera wystawy małych form malarskich, graficznych, tkackich, muzycznych, teatralnych i wielu innych. Dokładnie imprezę zapowiemy w jednym z naszych kolejnych programów. Na zakończenie kilka komunikatów. Regionalna telewizja kablowa przypomina o obowiązku terminowego regulowania abonamentu miesięcznego do 30 danego miesiąca. I tak, za czerwiec płacimy do 30 czerwca, za lipiec do 30 lipca i tak dalej. Niepłacenie w terminie spowoduje odłączenie sygnału i konsekwencje finansowe zgodnie z paragrafem 6. W dniach 24 i 25 lipca nad jeziorem odbywają się Dni Jeziora Rożnowskiego. Program zawiera regaty żeglarskie, turniej piłki nożnej i siatkowej. Odbędą się również pokazy ratownictwa wodnego i maraton pływacki. Z imprez kulturalnych proponujemy wielki koncert country nocą, w którym weźmie udział 28 wykonawców. Wszystkie imprezy artystyczne odbywają się w ośrodku wypoczynkowym Stalownik w Bartkowej. I jeszcze komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, która informuje, że dyżury pełni w najbliższych dniach do 23 lipca codziennie w godzinach od 13 do 15, od 24 do 25 lipca, czyli w sobotę i niedzielę w godzinach od 8 do 10, natomiast 26 lipca w poniedziałek w godzinach od 13 do 24. Dyżury pełnione będą w Wojewódzkim Biurze Wyborczym w Nowym Sączu, Jagiellońska 52, pokój 25, telefon 205 73. Na liczącej 4150 metrów trasie Dąbrówka-Wola Kurowska koło Nowego Sącza odbyła się zorganizowana przez Automobil Klub Podkarpacki trzecia eliminacja górskich samochodowych mistrzostw Polski. Zawodnicy trzykrotnie pokonywali odcinek, którego różnica wzniesień wyniosła ponad 300 metrów. Zawody, którym przyglądało się około 10 tysięcy kibiców, storpedowane zostały przez burzę, która rozpoczęła się po zakończeniu drugiego przejazdu. W tej sytuacji do trzeciej próby przystąpiło zaledwie 12 samochodów. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Andrzej Godula z kieleckiego Automobil Klubu Radia RMF na Formule Estonia. Również w klasyfikacji klubowej zwyciężyły Kielce. W zawodach wzięło udział 65 uczestników z 12 klubów z terenu całej Polski. W wyniku bezmyślności kibiców podczas przejazdu próbnego doszło do wypadku. Na szczęście obrażenia potrąconych przez Toyotę dwójki dzieci okazały się mniej groźne niż na pozór wyglądały. 11-letnia Ania doznała nieskomplikowanego złamania ręki, zaś jej o rok młodszy brat Janusz z Nowego Sącza po opatrzeniu głowy powrócił na trasę wyścigu. Zastanawia jedynie beztroska opiekunów nieletnich. Przecież mogło dojść do tragedii. Zajmij się nią. Tadek, ratunkowe weź! Tadek, ratunkowe! Tadek, kręgosłupowe! Nie, to nie ma co tam stać. Odsuń się, te koleś. Ej, usuń się. Niżej przód. Janusz.
Jak się czujesz? Okej, idź nim. Tylko ta głowa. Tam nic się nie stało. Nie martwcie nic. Nie martwcie nic. Nie to jest kuzyn. Kuzyn. Panowie, no przejdźcie dalej. No po co tu stoisz? No po co? Sekcja kickboxingu przy ognisku TKKF Karate działa od 5 lat. Od początku zajęcia sekcji prowadzi magister Ryszard Miłek, pierwszy dan, członek zarządu Polskiego Związku Kickboxingu, do niedawna czynny zawodnik. Ryszard Miłek zawodowo zajmuje się malarstwem i współpracuje z sądeckimi redakcjami kilku gazet. Sekcja zapewnia najwyższy poziom wyszkolenia technicznego, udział w zawodach kickboxingu szczebla krajowego i europejskiego oraz dla najlepszych wejście na zawodowe listy rankingowe Polskiego Związku Kickboxingu oraz europejskich organizacji WAKO i ISKA. No, zawodnicy startują we wszystkich liczących się zawodach amatorskich jak na razie i część z nich już weszła na listy, ma zamiar wejść na listy zawodowe. I teraz najbliższe nasze plany to właśnie udział 4 zawodników biorących teraz udział w obozie z panem Ludwikiem Denderysem. Mają wziąć udział w gali zawodowej gali kickboxingu. To ma być gala promocyjna i 4 tych zawodników właśnie ma walczyć między innymi właśnie z Mariuszem Cieślińskim, mistrzem Europy, zawodowym mistrzem Europy wersji low kingiem, z Jungiem i jeszcze 2 innych zawodników. To będzie gala promocyjna, ale zawodowa, która ich wypromuje na powiedzmy rankingi zawodowe kickboxingu. Panie Ryszardzie, zajmuje się zawodowo zupełnie czym innym. Skąd zainteresowanie taką dyscypliną, jakby zupełnie z innej działki? Tak, po prostu uważam, że sprawy ducha, którymi zajmuje się w sztuce, w zasadzie w malarstwie, w pisaniu, należy równoważyć również ćwiczeniem ciała. To jest stara filozofia grecka i hinduska, która to 2 elementy równoważy. I tak jest również moja postawa życiowa i sądzę, że to się nie kłóci ze sobą, jak niektórzy uważają. Ostatni obóz zawodnicy odbyli pod okiem Ludwika Denderysa, trenera polskiej kadry kickbokserów, 2-krotnego brązowego medalisty Mistrzostw Europy w boksie, z którym do Nowego Sącza przyjechał zawodowy mistrz Europy Mariusz Cieśliński. Ludwika Denderysa poprosiliśmy o ocenę aktualnego stanu polskiego kickboxingu. Kickboxing na dzień dzisiejszy utrzymuje sam siebie. Proszę pana, to nie jest dyscypliną olimpijską. Państwo nie daje nam ani grosza. Młodzież się garnie do kickboxingu i niestety sama płaci składki, opłaca z treningu trenerów i wypożyczanie sali. Trzeba się wyżalić, ale takie jest życie. Ale pomimo tego, pomimo tych trudności, mamy sukcesy, odnosimy, twardzi jesteśmy. Powinno być dalej. Przygotowujemy się do Mistrzostw Świata, które są w Budapeszcie. Ja, korzystając z okazji, że zostałem zaproszony przez Rysia Miłka, jestem tutaj w Nowym Sączu, jest kilku ciekawych zawodników i może do kadry zostaną powołani niektórzy. Ryszard Miłek dziękuje swoim sponsorom, Poznańskiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Gryf, firmie Jamet, firmie Ikar, Assort i firmie Graffiti. Jednocześnie wszystkich chętnych zapraszamy do sekcji, telefon 242 Nowy Sącz, ulica Jagiellońska 21. Zapisy już trwają, treningi od 10 września. Nie opierajcie, nie opierajcie, to było. W
dzisiejszym wydaniu Wiadomości to już wszystko. Żegnamy się z Państwem do następnego tygodnia. Do zobaczenia. Do widzenia.